Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Od dłuższego czasu na moim Instagramie nie było live'ów, a to dlatego, że dużo się działo w ostatnim czasie, nie tylko jeśli chodzi o kwestie wyborcze, bo to też, ale tak jak Wam pisałam, nie nagrywałam live'ów z tego powodu, że gdzieś tam miałam sesję na studiach, potem wzięłam sobie taki urlop, no ale wreszcie wracam do formy i zaczynamy wywiady, zaczynamy live'y też na moim Instagramie. Tak jak wielokrotnie Wam powtarzałam, też chcę stworzyć taki cykl wywiadów w nowej odsłonie, jakich jeszcze na moim Instagramie nie było. Także mam nadzieję, że już niedługo ruszę z tym moim projektem, na którego temat zdradzać na razie wiele nie chcę, bo w sumie wszystko wyjdzie w praniu tak naprawdę. Dajcie znać, jak u Was, jak się czujecie i jak Wasze zdrowie po tej pandemii koronawirusa. To taki mały wstęp, żebyście mogli jeszcze dołączyć do tego live'u. I kiedy już wszyscy się zbierzemy, to oczywiście rozpoczniemy nasz wywiad. A ja wysłałam właśnie prośbę do pana Stanisława Żółtka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Będę mówiła do pana, panie pośle, ze względu na to, że przez 5 ubiegłych lat był pan rzeczywiście europosłem. Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydował się pan wziąć udział w tegorocznych wyborach na urząd prezydenta? No cóż, ja próbuję zmienić Polskę i głoszę wolnorynkowe hasła, wolnościowe hasła, bo uważam, że tak powinno być, że to jest słuszne. Start na prezydenta umożliwił mi większy kontakt z ludźmi i no, ten przekaz, który mogłem zrobić. Poza tym, nie będąc europosłem, tam to zauważyłem trochę no, dziadostwa, które tam jest, przepraszam za taki zwrot. Chciałem się tym podzielić i powiedzieć, co złego nas czeka, jeżeli w Unii Europejskiej pozostaniemy, bo są pewne konkretne plany z Polską związane w Unii Europejskiej, o których się nikt nie mówi. No, no i to była okazja. No, po prostu skorzystałem z tej okazji i wydaje mi się nawet dość skutecznie, bo dotarłem do sporej ilości ludzi. Tak, wspomniał pan tutaj o tych dziadostwach. Co według pana jest tym dziadostwem i co należy zmienić, żeby było dobrze w Polsce? To wspomniałem o dziadostwach w kontekście Unii Europejskiej, bo to innego to, co się dzieje w Polsce, a to innego to, co jest w Unii. No przede wszystkim to, że to jest taki pałac pychy, że tam każdy uważa się za lepszego od pozostałych, bo skradzionych pieniędzy mają duże pensje, prawda, to jest chyba główny, jedyny powód. To chyba ludzie sobie już zdają sprawę z tego. Natomiast o sprawie tam władzy nad Polską, o tym, że polski Sejm praktycznie żadnego już ustaw nie wprowadza własny, tylko te, które nakazuje mu Komisja Europejska. Nie jesteśmy już samodzielnym krajem. Też wiele ludzi wie, ale bardzo wiele ludzi nie wie o tym, co się dzieje, jakie pieniądze, jaki haracz mamy płacić w najbliższych latach, który tak naprawdę sprowadzi Polskę do roli kolonii takiej surowcowej dla Niemiec i Francji. Chodzi o to, że mamy płacić takie pieniądze za produkcję dwutlenku węgla. Akurat Polska jest w specyficznej sytuacji, ponieważ no, głównie na węglu opiera swoją energetykę. I swego czasu Unia wymyśliła sobie taki sposób, że za produkcję dwutlenku węgla trzeba będzie kupować, każde przedsiębiorstwo będzie musiało kupować, albo dostawać od rządu, albo od Unii darmowe takie przydziały. Polska została wyceniona na produkcję 410 milionów ton dwutlenku węgla. Tak jest wyceniana. Część działalności została zaliczona do tego, że ma być opłacana. I ona jest systematycznie co roku poszerzona, ta część działalności. Aż ma dojść do tych 410 milionów ton. Równocześnie pierwotnie dla rządu dawano pewną pulę tych wolnych takich zwolnień od dwutlenku węgla i to postanowiono zmaleć aż do zera. I to jest zapisane w dokumentach Unii i to jest robione. W tej chwili to się właściwie zakończa ten proces. I równocześnie trzecim elementem jest to, że cena tego dwutlenku węgla rośnie, bo to się handluje tym na giełdzie i Komisja Europejska powoduje, żeby to ta cena wzrastała.
To gwałto do 18 roku nie było to jeszcze wielkiego problemu, bo im, jak mówię, im mniejsza część gospodarki była tym objęta i część była darmowych tych uprawnień oraz cena tony dwutlenku węgla była tania. W 19 to podskoczyło gwałtownie z wszystkich tych trzech przyczyn, bo malało dla rządu, zwiększyła się ilość przedsiębiorstw ujęta w tym oraz podskoczyła cena i już zapłaciliśmy prawie 8 miliardów euro. O czym nikt nie mówi, w 19 roku. To nasze firmy zapłaciły huty, elektrownie, stąd to było to szaleństwo z ceną energii elektrycznej, stąd zamknięta huta w Krakowie, no bo nie jest w stanie tego płacić. Ale to był początek, ponieważ planowo ma to dojść do 40 miliardów euro, czyli do 100 euro za tonę, a i objęty ma być cały nasz przemysł. I to gdzieś tak dalej, za 2 lata powinno mniej więcej tego typu kwoty być. Ta pandemia spowodowała, że była bliska tych kwot. No to wyjątkowa sytuacja, prawda? Także jakby opóźniono naszą egzekucję o pół roku, rok przez pandemię. Ale tak jak mówię, za 2, no to jak miałeś za 3 lata Polska musi likwidować swój przemysł. Czyli taki dość szeroko pojęty przemysł, ten, który energię potrzebuje. Czyli wiadomo, hutnictwo, to chodzi o nawozy, produkcja nawozów sztucznych, ale tak samo produkcja nawozów, materiałów budowlanych, no, tego typu szeroko pojęty, chemiczne, wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa i one będą musiały być likwidowane i nic na to nie poradzimy, póki jesteśmy w Unii, bo pan prezydent Lech Kaczyński podpisał taki układ w Lizbonie, że będziemy się tego słuchać i musimy to robić. Także, a ponieważ zaczyna się od przyszłego roku też ta 7-latka, gdzie my już nie dostaniemy nic więcej niż płacamy, na równo idziemy, a następnej mamy zwracać to, cośmy poprzednio podobno wzięli więcej. W związku z czym tak naprawdę będziemy tylko na czysto płacili ten dwutlenek węgla. 40 miliardów euro to są kwoty nieporównywalne w ogóle z tym, cośmy do tej pory z Unią mieli wspólnego, więc nie potrafimy zapłacić tego typu kwot, tym bardziej, że to nasi przedsiębiorcy mają zapłacić swoim konkurentom w Niemczech i Francji. Czyli no, oni będą produkować drożej, a tamci taniej. No nie ma możliwości, żeby jakaś firma wydaliła no, tego typu konkurencję, prawda? I to mam do wyboru. I to niech Polacy chciałbym, żeby zdecydowali, czy chcą taką kolonią zostać bez przemysłu dla Niemiec i Francji, czy nie ma innego wyjścia, albo wyjdziemy z Unii Europejskiej, prawda? Bo nie ma już innej możliwości. No. Tylko Polacy muszą to wiedzieć. Niech sobie zdecydują, jak chcą, to nie zostaną. Ale muszą się być poinformowani o konsekwencjach tego, jak zostajemy w Unii Europejskiej, prawda? A nikt im tego nie chce powiedzieć. No rząd nie chce powiedzieć, bo udaje, że nie lubi Unii Europejskiej, to może i nie lubi, ale ją musi mieć na zewnątrz, bo musi mieć zewnętrznego wroga. Musi mieć argumenty do wewnętrznej walki, prawda? Więc broń Boże, nie chciałbym, żeby wyjść z Unii Europejskiej. No. Apologeci Unii Europejskiej, ta Platforma Obywatelska i tak dalej, no to też słowa o tym nie wiedzą. Nie mówię o tym, że większość o tym nie wie, tak szczerze powiedziawszy. No. Pani Emilewicz się zaprosiła do rządu. Ja czytam wczoraj chyba na Onecie wielki artykuł. Ogromne zdziwienie rządu, że no co to chcą nas zniszczyć, bo tego koronawirusa dla wszystkich krajów chcą opłacić z tych opłat z dwutlenku węgla, prawda? Czy my mamy zapłacić tam za te 800 miliardów euro, my pokryjemy, co to mają krajom tam dać, prawda? Wydrukowali pieniądze, my to mamy zwrócić tymi opłatami po prostu, nie? I jak to jest? No, skąd to się wzięło? No, rząd się nagle dziwi, no, skąd się to wzięło? No, jakieś takie opłaty są. Tak jak mówię, w 19 już 8 miliardów było zapłacone, tylko nie rząd płacił, tylko przedsiębiorcy. No i jakoś rząd się nie zorientował jeszcze do tej pory, że przed nami coś takiego czeka. No chciałem to powiedzieć po prostu. No tak, z tego co widziałam w sondażach, to 80% Polaków jest za tym, aby zostać w Unii. Natomiast z tego co zrozumiałam, pan jest za tym, aby wyjść z Unii. I czy to byłby główny postulat i taki główny cel pana prezydentury, czy coś jeszcze innego byłoby takim głównym aspektem? To jest zainteresowanie Polaków, żeby o tym przekonać Polaków, no bo są za pozostaniem, ja rozumiem, bo nie wiedzą, co się dzieje, prawda? No, no, jak im nikt tego nie powiedział, no to ja też byłbym za pozostaniem w Unii, nie? Tłumaczy im się, że jakbyśmy wyszli, to byśmy po Europie nie mogli jeździć. No, jakieś takie kłamstwa ewidentne, no nikt nie zauważył tego. One trwają od dawna, no, nawet
to wejście do Unii Europejskiej 1 maja 2004. No, lata temu podpisaliśmy układ Schengen, że 1 maja 2004 wchodzimy w układ Schengen, możemy jeździć po Europie. No to dopasowali to wejście do Unii Europejskiej na ten sam dzień, żeby ludzie myśleli, że otworzenie granic jest związane z Unią Europejską. No, obrzydliwe takie kłamstwa, no takie, że no, widać, że manipulowani są ludzie w Polsce, nie? Nie, no tu akurat byśmy normalnie moglibyśmy jeździć, z handlem nie ma problemu, tylko że oczywiście mielibyśmy otwarte granice na inne kraje jako Polska, bo w tej chwili nie możemy z większością krajów handlować, bo zakazuje nam Unia Europejska, a z trzecią możemy handlować, tylko pobierając wysokie cło. To zresztą oddajemy Unii Europejskiej, bo to nie my pobieramy. No i mamy retorsję, prawda? Więc cały świat jest przed nami zamknięty, nie? Chciałbym, żeby to otworzyć. Ale to jest osobna sprawa jedna, nie? Natomiast to, co w Polsce się dzieje, to jest to, co mówiłem, przez cały czas tłumaczyłem. No, Polska stoi w tej chwili biurokracją, taką nieprawdopodobną i niesamowitymi podatkami. To nie, że Dzień Wolności Podatkowej to jest tam połowa roku. To jest Dzień Wolności Podatkowej związany z podatkiem dochodowym i ZUS-em, nie? Natomiast jak suma podatków i akcyz, które są, to Dzień Wolności Podatkowej wypadł gdzieś w listopadzie, gdzieś w połowie, nie? Czyli tak 90% naszych dochodów jest zabieranych w podatkach. I Polska nie może się rozwijać. Nie może się też rozwijać dlatego, bo próba założenia firmy, próba funkcjonowania tą firmą kończy się zawsze tak samo. To znaczy każdy jest oczywiście przestępcą, bo nie jest w stanie rozpoznać tych podatków, obowiązków i tak dalej. Więc tak naprawdę mafia VAT-owska na przykład w Polsce są wszyscy przedsiębiorcy. Co do jednego, to jest największa mafia na świecie, nie? Także bo oni, no, nie są w stanie funkcjonować, bo nie znają. Urząd Skarbowy też tego nie zna. Do tej pory było tak, że jak ktoś nie wiedział, co ma zapłacić, jaki podatek, a chciał, no to zwracał się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, no jaki ja mam, bo nie wiem w końcu, co mam zapłacić, nie? Bo tu mam za część tego ciastka to jest 5% VAT-u, za mąkę to jest tam 15%, a za to 23%. Co mam zapłacić? Urząd odpowiadał, jak ma zapłacić, zwykle ostro to dają, prawda? Jeżeli tak się zapłaciło, było okej. Ale teraz jak odpowie urząd, jak się tak zapłaci, to za chwilę mogę iść do więzienia, bo zmieniono prawo, że to, co napisał urząd, jest nieobowiązujące, bo urząd nie zna się wystarczająco, żeby to ocenić. Potem, jak się już zapłaci ten VAT, wtedy mogą ocenić, że się zapłaciłem i pójdę do kicia. No, także no, tak wprowadzono takie nowe prawo, także każdy, bo rząd też nie potrafi tego zrobić. No tak. Część podatków, ulg, zwolnień, uprościć, typu VAT, jeden z głównych podatków i uwolnić gospodarkę, no i uwolnić polskie życie gospodarcze, ale no też i ta wolności, no bo my musimy na kolanach przed urzędnikami siedzieć. No tak, i właśnie a propos podatków, to wydał pan dzisiaj dwa listy do dwóch kandydatów na prezydenta z drugiej tury właśnie. Czy któryś z kandydatów już odpowiedział na wydane obwieszczenie, czy któryś z kandydatów zdecydował się znieść podatki w Polsce? Nie, nie. To prawda, no im bliżej tam z tymi wynikami, bo to do ostatniego dnia, im bliżej będą koło siebie siedzieć, tym większa szansa, że coś takiego zrobią. No bo jeżeli zabraknie im te 20 tysięcy głosów, no to mogą w rozpaczy, bo oni przecież zrobią wszystko, żeby jeden i drugi. No wszystko, oni na róże będą tańczyć, no nie wiem, tyłek pokażą, obojętnie, no, byleby tym prezydentem być, nie? W związku z czym jest szansa, że mogą to zrobić. Natomiast no, zwróciłem się do Konfederacji, no bo jednak tu poparcie moje ilościowe nie jest mordercze, prawda? No dość małe. To tylko tam kopeleczka, która przeważy czarę mogłaby się zdarzyć, nie? Ale gdyby ta Konfederacja to samo oświadczyła, o, to by oznaczało, że ten, który to zrobi, to wygra. No to by się zmieniła sytuacja i można by, wiadomo, to tylko mała część tego, co chce zrobić, ale niech będzie ta. Czy Konfederacja zgłosiła swoją chęć wzięcia też? Zgłosiła, nawet rozmawiałem z panem Januszem Korwin-Mikke. To jest pytanie, że trochę za późno. Nie jest za późno, bo to jest godzina przecież, nie? Wystarczy, żeby to ogłosić i żeby oni mieli czas do 12 i takie słowo, żeby ktoś z nich dał, prawda? Do 12 wieczorem. To jest, dobie internetu to nie problem, to pół godziny wystarczy, nie? Więc wcale nie jest za późno. No jest też niewiara w Konfederacji, że oni dotrzymają słowa. No to niewiara, jak jest niewiara, że ktoś dotrzyma słowa, jeden i drugi, no to w ogóle bez sensu jakiejkolwiek rozmowy, co oni mają zrobić, no bo to natomiast tu jest specyficzna sytuacja.
jak oni obiecują, na przykład Duda, tam Trzaskowski, kwotę wolną podniosą, jakieś tego typu rzeczy, to oni tego nie podnoszą. Oni zawsze mogą powiedzieć, no myśmy chcieli, ale Sejm tego nie zrobił, nie? Rząd nie zrobił, to nie jest ich gestii, nie? A to, co ja napisałem, to jest, ja nie żądam, żeby zlikwidowali podatki, tylko żeby złożyli taką ustawę do Sejmu. To jest ich władzy, nie? Oraz żeby łaskawiali tych, którzy nie będą płacili tego podatku. To też jest ich władzy, od nikogo to nie zależy. I to od dzisiejszego dnia już, od dnia zaprzysiężenia już to mogą robić, nie? Jakby tego ktoś powiedział, że to zrobi i tego nie zrobił, no to jawnie, w sposób oczywisty powiedziałby, że nie ma honoru, prawda? No więc także tu jest wyjątkowa sytuacja i tutaj tu nie ma racji Konfederacja mówiąc, że nie mają niewiary albo coś, bo inne rzeczy tak. Ale tak, ponieważ zależy tylko od prezydenta, to mogą spokojnie taki warunek postawić i liczyć na to, że może być to wykonane. A które, do którego z kandydatów jest bliżej panu? Czy do Andrzeja Dudy, czy do Rafała Trzaskowskiego? To już mówiłem wielokrotnie. Światopoglądowo ja jestem daleki od pana Trzaskowskiego. Mam kompletnie inne światopoglądy. Natomiast niestety to, co się działo przez ostatnie lata, mówię o gospodarce, a nie tylko, też o wolności osobistej, czyli taka działalność PiSu idąca w kierunku bolszewizmu, znaczy żeby nas stłamsić, zdusić i mieć władzę nad każdym i każdy go można wsadzić, bo jest przestępcą, czy chce, czy nie, no bo takie prawo zrobione. To tego typu działalność związana równocześnie, bo to jest w tym połączeniem, że pan Duda był nieprawdopodobnie zależny od tej władzy wykonawczej, takiej na typu rząd, prawda? No i mówiąc o panu Kaczyńskim, no spowodowało, że powiedziałem, że rozum mówi, że nie można tego dłużej ciągnąć, bo może być, że to będą ostatnie wybory. Taki autorytarny system wprowadzony w połączeniu z bolszewizmem kończy się bardzo źle. Także rozum mówi, że zagłosowanie na pana Dudę, właściwie to nie jest głosowanie na pana Dudę, no bo to jest głosowanie na Kaczyńskiego, nie? Tak naprawdę pan Duda nie kandyduje w tych wyborach, nie? Tylko ta proforma, nie? W zastępstwie. No więc rozum mówi, że nie można zagłosować na obecnego prezydenta Dudę. Ale osobiście jego bardziej lubię, pana Dudę z nami i bardzo go sobie cenię jako człowieka we wszelkich kierunkach, nie? Jedyny jaki element jest to, że tak naprawdę właśnie to, co mówię, no nie kandyduje, no że nawet gdyby on na miejscu jego był tam mój ojciec i to też by na niego nie zagłosował. Więc to jest takie ponad wszelkim. To jest to, że na niego nie można zagłosować. A na Trzaskowskiego, no to jak ludzie chcą, to sobie nie głosują, czy nie. Ja nie pójdę głosować, bo po prostu nie zgadza się ze światopoglądem. Z tym jednym wyjątkiem, który dałem, no jeżeli mógłbym spowodować ja, jako Stanisław Żółtek, że zlikwidujemy w końcu ten cholerny podatek dochodowy, ten najbardziej obrzydliwy ze wszystkich, to tu gotów jestem złamać się w jedną i drugą stronę, no bo za to po prostu, nie? Więc ktoś by zobowiązał się do czegoś takiego, pójdę zagłosować i będę rękami, nogami namawiał innych, żeby na niego zagłosować. A jak wspomina pan debatę w TVP? Jak to wyglądało? Jaka panowała atmosfera? Znaczy debata oczywiście była, no nie będę używał tych zwrotów takich nieparlamentarnych, była bardzo głupia i była nakierowana na, zwłaszcza ta druga. Ta pierwsza mniej, ta pierwsza po prostu była taka sobie, żadna rewelacja. Widać, że ludzie byli nastawieni, mieli na kartkach napisane, bo widziałem to zresztą, że wszyscy mieli na kartkach napisane odpowiedzi jakieś, z grubsza na ten temat. A ponieważ pytania nie były do końca w tych tematach, to oni byli w głupiej sytuacji, no bo nauczyli się jednej odpowiedzi i musieli ją powiedzieć. No nic innego nie mieli powiedzieć, więc tak nie do końca na temat odpowiadali. I dość sztywno, no bo nauczyli się na pamięć, nie? Ale nauczyli tą pierwszą debatą, no przyszli na drugą debatę, te też nie przygotowani tak jak ja na pierwszą przyszedłem, nie? No bo ja nie miałem problemu, nie miałem nic zapisanego, to sobie mogłem odpowiadać jak chciałem, nie? Więc mniej więcej coś podobnego się zrobiło w drugiej debacie, ale tu telewizja Szpik zaskoczyła zaś drugą stronę, ponieważ przygotowała taki zestaw pytań, taki jakby sztab pana Dudy zadawał, nie? Znaczy, widać, że nie telewizja to przygotowała, tylko sztab Dudy przygotował te pytania i one były w takim duchu. I tutaj, mimo że ludzie nie byli przygotowani do odpowiedzi, to nawet podkreślali to i odpowiadali na inne tematy, ponieważ no, to była ustawka, nie? Tak naprawdę w tej telewizji. I na dodatek taka głupawa ustawka. To znaczy, takie pytania były no, naprawdę
albo nieistotne, albo nie do kandydata na prezydenta, no takie widać było naciągane. No naciągane, bo były pod to, co to prezydent Duda miał przygotowane. Nie? No więc ja też w związku z czym w tym przypadku trochę na temat, trochę nie na temat odpowiadałem po prostu, no bo jak widzę, że takie głupie pytania, no to co miałem zrobić? A jak ocenia pan dwie debaty? Debatę Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Te dwie oddzielne debaty jako pierwsze w historii. No w pierwszej nie było Trzaskowskiego, nie? Duda na jednej, drugiej debacie wypadł tak jak, no jak zawsze. Znaczy nic strasznego złego nie zrobił, ale nie pamiętam, co powiedział. Po prostu Duda tyle to mówił. Można by oczywiście no, chwalił się dokonaniami rządu. No, bez przerwy mówił o tym 500+, o tym, że no, czymś, co jest dla mnie podłością, nie? No, kupowanie głosów wyborców za ich pieniądze, nie? To on się tym chwalił, nie? Jakieś tego typu rzeczy mówił. Czasem coś mówił prawdę, czasem nie do końca prawdę, no i tak jak bez przerwy na wiecach coś mówi, no i no to co tam było. No mówił na pierwszej debacie, a ponieważ na drugą były pod niego ewidentnie te pytania, no to miał ciut większą możliwość odpowiedzenia, nie? No bo tam tu o tych adopcji dzieci, prawda, no to wiadomo, od jego koni, żeby na tym wygrać, bo chodziło o to, żeby Trzaskowskiego uderzyć. Akurat miałam na myśli tę debatę, na którą nie przybył zarówno Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski. O te dwie oddzielne ich debaty. Dwie debaty, nie ma, ponieważ były akurat dwie debaty, ja myślałem, że o tamtych pani mówi. Rozumiem. Oglądałem te debaty i jedną i drugą oglądałem, to prawda. I moim zdaniem tutaj jeden i drugi chyba dobrze zrobili, że nie przyszli na debatę drugiego, bo jest jedna, że telewizja zrobiła ustawkę, no w oczywisty sposób, bo to jest telewizja pisowska, nie? Tamta, no też raczej byłoby przewaga niechętnych ludzi, jeżeli chodzi o tam, gdzie był Trzaskowski, więc słusznie zrobili oczywiście, że nie poszli na tą drugą stronę, bo mogliby przegrać, nie? Albo przynajmniej jakieś tam negatywne elementy sobie narobić. Natomiast ta debata tam, gdzie był Trzaskowski, była bardziej o tyle uczciwa, bo tam były zadawane pytania przez dziennikarzy. No Duda się nie ośmielił na to, nie? Czyli nieznane pytania, nie? Duda miał debaty z przygotowaniem innymi pytaniami konkretnymi, nie? Taka no, ta typowa ustawka. No widziałem nawet, jak ludzie mieli tam ci do prywatnie zadawali pytania, to też kartki mieli z pytaniami. No, no ale to może nam się zdarzyło jakieś samodzielne pytanie, nie wiem. No i tu mi się to nie spodobało, że prezydent Duda uniknął konfrontacji, to znaczy, że bał się odpowiadać na pytania, na które nie wiedział, jakie są. A Trzaskowski nie bał się jednak. No to jednak pewien plus. Ale to jest pewien element, nie? Natomiast samej wypowiedzi i końcowa mowa i tak dalej, nie? No oglądałem, no ja mówię, bo mimo, że serce moje przy Dudzie, tylko nie zagłosuję na niego oczywiście, to z przykrością stwierdzam, że Trzaskowski lepiej wypadł. Mimo wszystko. A mimo wszystko sprawniej to powiedział, dowcipniej. Podkreślił te elementy wyraźnie, co jest złe, co może być. No bo prezydent Duda co mówił? No tylko i wyłącznie o tym, że znowu to samo, że tam myśmy te 500+, znowu, że my kochamy wszystkich, prawda, i tak dalej. No i, no i tylko, że Trzaskowski tam będzie, tam nie wiem, no tam z pedastami czy coś, nie wiem, coś tam mówił, tam bez przerwy na ten temat, nawijał delikatnie, nie? I właśnie poza tym atakiem na tą sprawę, to właściwie tylko mówił o tym, co zawsze mówił i miał tą układankę, prawda, ile tam tych 500+. A Trzaskowski szerzej jakby temat ujmował. Tak mi się wydaje. No, subiektywna ocena moja, nie? No to też niekoniecznie musi być prawidłowa, nie? Szerzej, no to może nie jakaś rewelacja, ale dowcipnie mówił. Znaczy, parę razy się zaśmiałem, nie? Więc siłą rzeczy od razu sympatycznie się ogląda, jak człowiek nie jest śmiertelnie znudzony, bo no, no, po prostu wystąpieniem prezydenta Dudy, no jestem śmiertelnie znudzony. Ja nie o polskiej telewizji, tej TVP, no TVPiS mówią, nie? Nie oglądam już od dawna, bo nie dobra, to czasem puszczę i od razu, no widzę tego Morawieckiego i Dudę, no. Ludzie, no przecież niby publiczna telewizja, niby miałaby mi równy dostęp do kampanii wyborczej. No widzicie, no, wszyscy widzą, jak to śmieszne, no, to ten, nie? To inny zanudzenie.
uważa, że ten okres, który teraz jest w pana polityce, to jest taki najlepszy okres polityczny, jaki miał pan dotychczas w swojej karierze? Czy jakieś momenty były lepsze? Wie pani, najlepszym moim okresem politycznym to było, jak byłem wiceprezydentem Krakowa. Końcówka lat 90. Dlaczego? Ja wtedy mogę powiedzieć w ten sposób, że zarząd był okrojony wówczas i kilka osób było. Z tego tam dwie osoby wyjeżdżały na delegację zagraniczną, bo no, to były duże diety i jakoś z tego korzystali. Widać, nie czuli się, żeby rządzić Krakowem. Więc na mojej głowie została większość zarządu Krakowa. Praktycznie jednoosobowo, nie? Jak ja wydawałem zarządzenia czy coś, no to funkcjonowało do dzisiaj. Znacznie funkcjonuje jako prawo w Krakowie, nie? W związku z czym te dwa lata ja byłem zachwycony tą działalnością, bo mogłem robić to, co uważałem za słuszne. I moim zdaniem funkcjonowanie Krakowa zmieniło się sporo. I ja to wspominam też dobrze, bo te rzeczy trwają. Tego typu to nie jest tylko to, że ja tam głosowałem wśród wielu innych ludzi, prawda, że no, gdyby nie ja, to pewnie i tak byłoby przegłosowane, albo że no, ja byłem dodatkiem, prawda, no, tak jak w Parlamencie Europejskim, czy poseł w Sejmie, prawda, czyli no, byłem też radnym miasta Krakowa, no to też wiem, jak to było, nie. Tutaj czułem tą satysfakcję, że to, co ja tu napiszę i w domu sobie napiszę tam na biurku, da mi to jest zarządzenie i to zarządzenie ludzie znają, ale ono jest zwykle zwiększające swobodę, a nie ograniczające, albo likwidujące poprzednie zakazy, nie? A potem moja mama czyta i mówi, o tutaj takie jest, przyniósł mi tutaj ten MPWiK, takie zarządzenie i to tak będzie teraz i to będzie. Ja mówię, no ja wiem, tłumaczę, no coś tam próbowałem i tłumaczę, to wiem, bo to ja, no wiadomo, że ja tam nie będę, to będzie mi się tu pieprzył, jak no, przyszedł tutaj z MPWiK ten jakiś urzędnik i jedną, to wie lepiej przyszedł. No tam koło niej to było pisane, ale wie pani, duża satysfakcja jest, że takie coś zostaje. No. Do dzisiaj to wspominam. Przypadek też mi dużo zrobił takiego na pamiątki różne tam. W kapsule czasu akurat trafiło, że remontowali tam tę wieżę ratuszową, no to ja tam jestem, nie? Jak Jan Paweł II był w Krakowie, no to ja byłem na prywatnej wizycie. No to wie pani, to jest popisywactwo w tej chwili ewidentne takie to, co ja robię. Ale jak się pyta, pani pytała, co satysfakcję przyniosło. No przynosi satysfakcję. Jestem człowiekiem. Mnie też podoba, że z Obserwatorium Romanum mi przysyłają zdjęcia prywatne z papieżem, prawda, i ten, nie? No to nie każdy to miał. Także to w ogóle los mi się sprzyja w życiu jakoś tak wyjątkowo, bo jakoś tak, nie wiem, no coś tam robię, nie mam, nie powinien mieć szansy, żeby to wygrać, bo jestem samotny, nie? Nie stoi za mną żadna partia silna, ani nie, bo to ja tylko i się okazuje, że raz wygrałem, drugi raz wygrałem, to mi się udało w życiu też prywatnie, prawda? Więc chyba jakieś tak, no po prostu opatrzność jakoś mnie stosunkowo lubi, albo nie, albo ja to tak widzę, no nie wiem, jak to nazwać. Rozumiem. Powiedział, że pan nie jest przynależny do żadnej partii, a jak będą wyglądały? Nie stoi tam żadna silna partia. O, w ten sposób. Partia to w partii to ja jestem, ale jestem prezesem partii. Prawicy i Polexit, ale Polexit to nie należy tak to być jako bardzo osobną partię, bo to jest takie dziecko córka partii Kongresowej Prawicy, nie? Jestem prezesem partii Kongresowej. Jak będą wyglądały następne lata? Czy w kolejnych wyborach parlamentarnych wystartuje pan ze swoją partią? Czy może dołączy pan do innej partii? No, czy mam nadzieję, że wystartuje, ale przede wszystkim teraz to, co mnie czeka, to zdyskonfrontowanie tego, co się zdarzyło teraz w tych wyborach. No, bo dość sporo osób dołączyło się do mnie. Zapisali się, mam kontakt, muszę ten, ale musi mieć, no to bo to i w Koluszkach, prawda, i w Zakopanem, prawda, i w Krakowie, i w Warszawie, nie? Trzeba po prostu z tymi ludźmi, muszę się wszystkimi porządnie skontaktować, namówić ich na współpracę, ale oni już stali, znaczy, bo to ci, co nie tylko byli tam na Q&A-u czy tego, tylko ci, co się wpisali, podali dane, kontakty i tak dalej, nie? No i musimy tę organizację teraz ruszyć z miejsca, nie? Ilu nas będzie policzyć się tak naprawdę i ilu nas może przybyć. Bo to można zmarnować, no, sporo czasu jest, prawda? Więc pytanie, czy z tego zalążka tych kilkuset osób, takich to już twardo, nie? Czy zrobimy coś potężnego, czy to zgaśnie w zarodku, nie? To nie wiem. A skąd w ogóle decyzja, aby został pan politykiem?
Oj, to był 91 rok, to konkretna rzecz. Był 91 rok, 1900 oczywiście. I mój kolega, świętej pamięci, pan Nelicki, mówi mi, że tutaj w najbliższym czasie, patrzcie, ten Korwin, bo ja Korwina, Janusza Korwina znałem z kart. Na turniejach się spotykaliśmy brydżowych czasami, nie? Rozumiem. Ale tak poza tym to mniej. No i tam oczywiście czytałem, tam czasem zdarzyło się gdzieś coś. Ale raczej związane z brydżem. No i popatrzcie, no tutaj ta Unia Polityki Realnej to gadają to samo, co ty bez przerwy gadasz, nie? No coś takiego. Patrzę się, poczytałem tam, co oni to robią. Tam się cholera, ja myślałem, że jestem taki tylko sam, nie? A tutaj widzę sporo takich ludzi, nie? Poleciałem tam, gdzie się dowiedziałem pierwsze spotkanie w Krakowie. Zapisałem się do tego UPR-u, wpłaciłem składki. No i tak nie miałem tam czasu, inne rzeczy robiłem. Przez 2 lata de facto tylko te składki płaciłem, nic więcej, nie? Przed 93 rok, wybory do Sejmu, no to ja w obowiązku takim partyjnym też będę startował. Zostałem wpisany tam na 24 miejscu w tych wyborach. No i walczyłem z żoną, dodawaliśmy ulotki przez wiele dni. Walczyłem, żeby przeskoczyć tego 23, żeby mieć więcej głosów, nie? Ale to czy ten, no strasznie nam się to spodobało zresztą. Skończyło się, ja przeskoczyłem tego człowieka, byłem wyżej. No taki mięso armatnie byłem, nie? No i wtedy poszedłem do oddziału, zacząłem przychodzić, funkcjonować, nie? To był, tak mówię, koniec 93 roku, a w 94 już były wybory do Rady Miasta Krakowa. I tam na poważnie już wystartowaliśmy, ja się wciągnąłem do oddziału, no i okazuje się, żeśmy weszli do Rady Miasta Krakowa, nie? I to w całkiem sporej gromadce, też ku zaskoczeniu wszystkim, takim nieprawdopodobnym zaskoczeniu. To w ogóle było jakieś takie dość szokujące wydarzenie. No i ja w tym momencie, co więcej, do dzielnicy też wystartowałem. No też zostałem tam wybrany do dzielnicy, mała struktura, jednostka miejska. No i tam też zostałem takim burmistrzem dzielnicowym wybranym. Nie? Znaczy pełniłem dwie funkcje, radny i ten burmistrz. No a potem ta wiceprezydentura znowu, no prawdziwa, bo wtedy była jeszcze wiceprezydentura. Teraz nie ma, teraz są zastępcy. Mianowania. Wtedy byliśmy wybierani i prezydent nie mógł mnie ani odwołać, ani nic. Rozumiem. No i od tamtej pory do dzisiaj ta droga się potoczyła. Miałem dokładnie całą, dość szeroką historię tego, jak wdepnąłem w politykę. Rozumiem. Wspomniał Pan tutaj o Korwinie Mikke. Stąd też moje pytanie, dlaczego był Pan za odwołaniem Janusza Korwina-Mikkego ze stanowiska prezesa KNP? No, to dwukrotnie nawet było, dlatego że tak naprawdę ten konwentykl, czyli zbiór członków sekretariuszy, czyli taka rada starszych, znaczy starszych w sensie, że to jest dożywotnia funkcja, oni mają kontrolować bezpieczeństwo partii, nie są zarządem, bo rada główna jest od tego, ale mogą zmienić prezesa, prawda? Jeżeli zechcą, nie? Jak uznają, że czymś to grozi. No i to było kilkanaście osób, dolne kilkanaście osób, że od kilkudziesięciu lat funkcjonowaliśmy z Korwinem. To znana sobie grupa, od wielu lat to funkcjonowaliśmy. Leciutko upełniana, niektórzy odchodzili, ale niezwykle trwała. No i żeby odwołać Korwina, to trzeba tam było coś czwartych. I to tak zapełnione, prawda? Na te 11 osób, no to które głosowało, czy na 10, no to tam potrzebowaliśmy, wystarczyło, żeby koordynat dwie osoby głosowały przeciw. Nie ma możliwości jego zmiany, prawda? No jednak został zmieniony, co trochę świadczy o tym, że no, widać jednak większość chciała tej zmiany, uznała to za słuszne. Nie powiem wszystkiego, natomiast no, powiem tyle, no pokłóciła nas konwentykl, czy jakby no trzon Kongres Nowej Prawicy z Korwinem. Jedna może taka idea. My uznajemy, że taką zasadę, że cel nie uświęca środków. Korwin postanowił jej nie uznawać. No i stąd się to wzięło. Rozumiem. Jest pan za wprowadzeniem kary śmierci. To jest taki jeden z zgłoszonych przez pana postulatów. Jak sobie pan to wyobraża? Jestem za, ale nie w sposób tak, jak pani powiedziała, że jestem za wprowadzeniem do kodeksu karnego kary śmierci. Bo to jest zdanie, chcę za każdym razem dodać. Kary śmierci tylko i wyłącznie w przypadku morderstwa z premedytacją udowodnionego w sposób nieposzlakowy. Obydwa te elementy muszą być łączne. Dlatego, że zarzuty do kary śmierci są głównie do tego, że może ktoś niewinny być skazany. I tu się ja zgadzam.
Niestety na przykład mamy Stanów Zjednoczonych, gdzie w tej chwili, no przynajmniej Teksas na przykład, od 1972 roku na karę śmierci, gdzie jedynym dowodem winy było zeznanie kogoś pod hipnozą, jakiejś osoby, prawda? Wiemy, że to jest oczywiście no, coś wymyślonego, co oni potem w to wierzą, nie? No, a część niewinnie, znaczy nie, to poza dyskusją. Za tym jestem. I nie po to, żeby były te wykonywane te kary śmierci. No, mogą być ewentualnie. Ale rzadko by się zdarzyło, żeby i nie poszlakowo udowodnić i z premedytacją, żeby było to naprawdę bardzo trudno udowodnić. Rzadko by się zdarzało, ale ona powinna być w kodeksie karnym. Po to, żeby była straszakiem, po prostu, no, żeby pokazywało uczciwość. Jeżeli kogoś celowo zamordujesz, prawda, i udowodnimy ci to poza wszelką dyskusją, to za to, że kogoś zamordowałeś, ty też będziesz martwy. No i tyle. To powinno być, bo to jest sprawiedliwe. Rozumiem. Czy zatem kobiety, które dokonają aborcji, też miałyby podlegać tej karze śmierci? Nie. Nie, bo to jest nieco co innego. No to jest, wie pani, z premedytacją, morderstwo z premedytacją, to w tym przypadku też można by powiedzieć w ten sposób, ale przecież ja, jest tam inna sytuacja. Kobieta jest w pewnym sensie, może nie ofiarą, ale podlega działalności tej osobie. Więc w przypadku, gdy ona czuje zagrożenie swojego zdrowia lub życia, to jeśli faktycznie jest zagrożenie zdrowia i życia, to nie tylko, nie powinna, to w ogóle nie powinna podlegać żadnej karze. Znaczy, to ma prawo, bo co więcej, dorosła osoba może kogoś innego zabić w obronie swojego zdrowia i życia. Tak uważam. Jeżeli ktokolwiek będzie we mnie z pluwą mierzył, prawda, i wiem, że może mnie zabić. Czy to będzie 90-latek, czy 15-letni jakiś szczyt, prawda? Czy 5-letnia śliczna, malutka dziewczynka, prawda? To ja w obronie swojego zdrowia i życia mam prawo ich zabić. No, dlaczego miałbym nie? Czemu kobieta nie mogłaby zabić dziecka, którego nosił w sobie, prawda? Jeżeli chce bronić swojego zdrowia i życia. W obronie własnej można wszystko zrobić, prawda? Takie jest moje zdanie. Dlatego jestem zwolennikiem broni wszystkiego, nie? Więc w tym przypadku poza wszelką dyskusją. I to jest do moralnej oceny kobiet należy i nikt się nie powinien tego wtrącać. Co innego jest sytuacja filigraniczna, to znaczy wiadomo, to też przecież nie można traktować tego jako morderstwo z premedytacją, bo tu jest, ja sam nie mam, nie wiem co zrobić, bo to jest tragedia, po prostu wiem, że dziecko jest uszkodzone albo że będzie kaleki i tak dalej. Więc to jest bardzo trudne. Sprawa. W tej sprawie ja nawet bym nie chciał się wypowiadać, tu nie chodzi o karę już nawet, ale o to, czy w ogóle nie, w niektórych przypadkach nie udzielić zgody na to, że mogłaby być ta aborcja. Nie? To jest, ja trochę tak jak wszędzie mówiłem, jak Piłat, umywam ręce, bo ja tu się czuję niekompetentny i boję się wypowiedzieć w tej sprawie. I nie, w ogóle nie do kary, w ogóle tu nawet dyskusji nie ma, nie? Tylko do tego, czy powinno w prawie to być zakaz tego, czy nie. Nie wolałbym nie wypowiadać się i nie, i za łatwo sobie ludzie mówią, że to odwalny zakaz albo odwrotnie puścić na żywioł. To nie są takie sprawy, skoro ja nie czuję się wystarczająco mądry, wolałbym to lekarzom, filozofom zostawić i tyle. Więc ja powiedziałem, jak Piłat, umywam ręce, nie? W przypadku, gdy nie ma żadnych zagrożeń, nie ma żadnych przeciwwskazań, aborcja powinna być karana, znaczy zabroniona. To też nie chodzi o to, żeby w tym przypadku, no bo to jednak jest ingerencja w ciało kobiety. To nie jest tak, że ja znalazłem jakiegoś tam faceta czy kobiety, prawda, w zaułku, prawda, i ją zamordowałem, zaplanowałem i tak dalej. Tylko to jest jednak ta ciąża, no to jest u tej kobiety, no to ona zmienia i kobietę, i też wpływa na jej życie i tak dalej. To nie jest tego typu zbrodnia, nie? Natomiast dla mnie jest to tarczowa zabicie istnienia ludzkiego, nie? Więc dlatego powinno być, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, powinna być zakazana ta aborcja. I też nie chodzi o to, żeby te kobiety tam, nie wiem, jak ścigać jakieś tam kary i tak dalej, ale powinno to być w kodeksie, bo powinny wiedzieć, że tego nie wolno robić po prostu. Ja się nie zgadzam na to, żeby jakiś kogoś po prostu zabić bezkarnie. No i tyle. No. Nie zgadzam się na to. Prawo dopuszcza zamordowanie kogoś innego bez żadnych powodów, nie w obronie własnej, nie z jakichś tam wyższych przyczyn i celów, to takie prawo dla mnie jest zbrodnicze i to niczym się nie różni od tego, co tam było za Stalina, za Hitlera czy gdzieś indziej. No tak, a będąc już tak w temacie kobiet, co pan sądzi o feministkach? Chyba jeszcze nie odpowiadał pan na takie pytanie w nie.
Powiem pani, ale musi pani, to niesłychanie ciekawa sprawa. Ja ten Q&A, wie pani, te wywiady już dobrych parę miesięcy i wie pani co, chyba że Norbert nigdy mi nie przeczytał takiego, ale przecież było też na żywo, nie? Nie, natomiast pani minister nikt mi nie zadał pytania. No po prostu chyba już o wszystkim mówiłem, co się da na świecie powiedzieć, nie? A przecież ewidentnie i oczywiste pytanie. No i powiem tak, że jeżeli chodzi o feministki, to troszkę mi ich żal. Bo tak naprawdę marnują sobie życie. Mówię o aktywistkach feministkach, prawda? Marnują sobie życie prywatne, nie? Bo problem jest z tym, że no jednak nic nie poradzimy na to, że tak jesteśmy skonstruowani przez przyrodę, od milionów lat ewoluowaliśmy, że są mężczyźni i są kobiety. Jak łamiemy tą zasadę, to jesteśmy nieszczęśliwi. To po prostu nasze życie legnie w gruzach. No. I tyle. No. I ja oczywiście nie popieram ruchów feministycznych, choćby z tego powodu, bo one szkodzą i społeczeństwu, i tym kobietom, i mężczyznom. Nie? Natomiast widzę, co się dzieje teraz. I to nie z powodu ruchów feministycznych, tylko z powodu jakiejś takiej durnej poprawności politycznej, z powodu filmów, które się robi Kalifornia, prawda, tam i to środowisko, z powodu dziennikarzy, którzy temu podlegają, że to się dzieje, no po prostu faceci nie wieścieją, a kobiety zamieniają się w facetów. No, to odechcie właśnie żyć w takim świecie. Rozumiem. Co jest najtrudniejsze w byciu politykiem? I czy miał pan takie momenty zwątpienia, kiedy chciał już pan odejść od polityki, bo stwierdził pan, że nie da się wprowadzić jakichś zmian, a które bardzo chciałby pan, aby nastąpiły? Nie, najtrudniejsze w życiu polityka, ale raczej polityka prawicowego albo wolnorynkowego, raczej tam takich socjalistycznych, tam się nie mają tych problemów. To najtrudniejsze jest to, ta świadomość, że większość ludzi nie ma rozumu. Przykro mi, że tak mówię, ale to jest prawda. Być może większość nawet nie potrafi zrozumieć prognozy pogody, a już na pewno nie potrafi zrozumieć tego, że są okradani, że zabiera się im wolność. Bardzo łatwo zgadzają się na to, że ktoś im coś obieca, nie idą dalej, myślą, że to za jego pieniądze jest obiecane, prawda? No niestety i ta świadomość kilkadziesiąt lat ja funkcjonuje z mojego punktu widzenia i próbuję ludzi namówić, żeby dla siebie dobrze zrobili, nie? To oni niestety idą za tym głosem takiego zwykłego klakiera, może nie klakiera, odwrotnie, oszusta, nie? Który im tam właśnie obiecuje i za każdym razem to się powtarza. Co rok, co 2 lata, ten sam skacze, ten sam obiecuje, to samo, że będzie ci lepiej, a będzie wolniejszy. No widzi, że jest okradany. No i to jest, że niestety problemem jest to, że ten Goebbels miał rację. No, no kłamstwo 100 razy powiedziane staje się prawdą. No. No i to jest najgorsze w moim przypadku, że ja to widzę. Mnie to złości. Próbuję ludzi przekonać, że no nie daj się okradać. No nie bądź, a przede wszystkim nie trać wolności. Nie bądź taki posłuszny na smyczy, że jak cię dzieci zaprowadzą, tam idziesz, prawda? Żebyś swoim rozumem pomyślał. Nie, większość nie chce tego robić po prostu. Jak, w jakiś sposób mnie to irytuje. No. Ja rozumiem, no niestety w większości w demokracji jest tak, że każdy ma, że ludzie mają taki rząd, na jaki zasługują. To jest prawda, nie? No ale no, problem w tym, że jest jeszcze mniejszość, która nie zasługuje na ten rząd, a też go ma, prawda? No i to jest problem właśnie w demokracji, bo gdyby nie to, to nie byłoby, to w ogóle nawet palcem nie kiwnął, nie? No i chciałbym to zmienić, nie? No i właśnie ten, a to, że są przeciwnicy, że cię oplują, że tam będziesz miał kłopoty różnego rodzaju, jest naturalne, oczywiste. Konkurencja, walka, nie ma się, nie miałbym się, co mam się z tego tytułu obrażać, prawda? Miałem świadomość tego, więc nie czuję tu w ogóle żadnych problemów i nigdy nie zamierzałem wyjść z polityki, nie zamierzałem przestać głosić tego, co głoszę. To jest słuszne i będę to głosił po prostu i tyle, nie? Jedyne co, to ten żal, że większość ludzi nie chce pomyśleć. A czy pan jest zadowolony z wyniku, jaki uzyskał pan w wyborach? Czy oczekiwał pan może większego poparcia? Nie, nie jestem zadowolony. Okazuje się, że ta wojna, którą PiS rozpętał przez 5 lat, no, czyli tylko PiS, no, też z pomocą, pewnie, że Platformy, nie?
ludzi postawiła na tak mocnych stanowiskach po dwóch stronach, że skonsolidowali się w tej walce i poszły tylko tam głosy. PiS, Platforma, prawda? To widzimy nawet i PSL poleciał na twarz, prawda? No bo wszystko mu zabrało i tam i biedę dalej. Ja dodatkowo miałem, ponieważ miałem jednak po drugiej stronie była ta Konfederacja. To lubię i to jest konkurencja, nie przeciwnik dla mnie, nie? To ja mam nadzieję, że będziemy wspólnie w przyszłości szli, nie? No ale jednak ludzie tam się postanowili. Właśnie ta konsolidacja spowodowała, że ci, co samodzielnie startowali, no, mieli bardzo małe wyniki procentowo. Więc jeżeli chodzi o wynik, to nie jest satysfakcjonujący. Natomiast jeśli dwie inne rzeczy. Miejsce jest satysfakcjonujące. Nie spodziewałem się wyższego miejsca niż to siódme miejsce, które uzyskałem, bo jednak mimo wszystko tam wcześniej tam pan Jakubiak, czy tam najnowsi bardziej rozpoznawalni w Polsce, prawda? Ja przekonałem ludzi do siebie, więc to miejsce jest bardzo dobre. Znaczy bardzo dobre, nie no. Wolałbym raczej pierwsze, ale dość dobre jest. Natomiast jest bardzo dobre jest to, czego się nie spodziewałem. Tego typu popularność, którą zdobyłem w internecie. No Muszę właśnie chciałam zapytać, tak, podczas debaty wyborczej w TVP wspomniał Pan o Menelowe Plus. Dlaczego o tym Pan wspomniał, w ogóle skąd ten pomysł i czy spodziewał się Pan takiego odezwu w internecie? Otóż ja użyłem tego słowa już wcześniej niż na tej debacie. Ja jestem wrażony, zmęczony, zniesmaczony tym, że Polaków można kupić za ich pieniądze, że to przed wyborami każdymi jest robione. Nie tylko PiS, inni też tak robili, acz PiS wyprowadził to na wyżyny niebotyczne, nieosiągalne dla innych. I właśnie kupuje kolejne grupy ludności przed wyborami, obiecując im, że dostaną po prostu gotówkę. Nie, że tam coś będzie lepiej, że baseny wybudują, czy tam nie będą na róże tańczyć, ale nie, ale po prostu weźmiemy waszą gotówkę i wam damy, nie? Tą gotówkę, część tej gotówki, bo resztę musimy zużyć. I ludzie za tym idą. No i to jest te 500 plus, tam jakieś 1700 plus, prawda, jakiś bon turystyczny, jakiś tego typu duperele, nie? No i pomijając to, że jestem zły na ludzi, że się dają tak kupować, to jest obrzydliwe działanie rządzących przed wyborami, którzy tak kupują. No więc ja wielokrotnie wyrażałem swoją niechęć do tego typu działania, mówiąc właśnie, że no czemu to nie można by jeszcze innych rzeczy wymyśleć. No i to różne rzeczy wymyślałem, między innymi jedną z głupszych rzeczy, na przykład no, Menelowe Plus, nie? No to czemu jeszcze nie to wymyśliliście, nie? No może tam, może ten, nie? I jak przyszła debata, nie użyłem już takiego zwrotu, to no to, ponieważ w oburzeniu, znaczy chciałem powiedzieć o tym kupowaniu głosu, nie? Więc, ale to, wie panie, to się mówi na bieżąco, nie? No to nie miałem przecież wypisanego tego. No to użyłem akurat tego zwrotu prawdopodobnie trochę celowo, żeby podkreślić, no wiadomo, celowo, żeby podkreślić kretynizm tego pomysłu, żeby on tak wyrazisty był, żeby pokazać, że to jest niedobre tego typu działanie, ale trochę przypadku, a trochę gdybym wcześniej nie używał, pewnie mi powiedział co innego, jakieś inne słowo, gdybym wcześniej nie wymyślił tego słowa. Natomiast, no, że aż takiej reakcji tak silnej na to słowo, potem jak tuż powiedziałem, nie, to spodziewałem się, że będzie reakcja, bo to rzeczywiście, pewnie będzie reakcja na to słowo, ale nie aż tak. Muszę przyznać, że przerosło moje najśmielsze oczekiwania, wie pani, to było i to tak kilkukrotnie co najmniej, po prostu jestem zadziwiony tym, nie? No. Ale jak pani mówiłem, opatrzność się ze mną czuwa, to jak te wybory były, no bo startu jest zera, nie? No tak, no pierwsze, najpierw jakiś pakiet wyborczy, no to ja go miałem, nie? No, pomimo to, że przy nim wiele osób się chce ogrzać, to tak naprawdę uniemożliwiłem pierwsze te sfałszowane wybory ja, moim skromnym zdaniem, nie? Potem jakiś chciał mi przykopać oficer dyżurny w Telewizji Polskiej, pan Rachoń, nie? Tam z tym szlugiem coś tam zaczął robić. No i wyszło mi na to, że wyszło, że wspaniale się zachowałem, odpowiedziałem i zrobiłem się z tego tytułu popularny, prawda? No, debatę pierwsza, jak była, wprost napisało, że jestem czarnym koniem debaty. Jakby nie zdążyło napisać, bo ludzie są stadnymi ludźmi, stadne zachowania mają, nie? Jakby o kim innym napisano, to by nie zdążono mnie zauważyć, nie? No, udało mi się trochę, nie? No,
coś tam mojej zasługi jest, ale wie pani, bez tego, bez przypadku, by nie było, że jest tak dobrze. No. A z tym Enerwem Plus to już w ogóle to zgłupiałem, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o tą popularność, bo nagle wszyscy celebryci, wszystkie wie pani w telewizji programy o tym gadają. Do tej pory w ogóle to nie schodzi z tematu. No to. I chodzę po ulicy pani bez przerwy, jak ktoś chce ze mną to robić. Nie? No tak, zapewne widział też pan te różne memy i żarty właśnie dotyczące Menerowe Plus, no tak. No to świetnie. Uwielbiam to. No proszę. Wspomniał pan też o kartach do głosowania, które miał pan jako jeden z pierwszych. Czy nie bał się pan konsekwencji, że może zostać pan skazany w jakiś sposób za ujawnienie właśnie tych kart do głosowania? Znaczy ja nie miałem tego jako jeden z pierwszych. Ja jako pierwszy to miałem jako jedyny do dzisiaj. Nikt inny tego pakietu nie miał. Inaczej. Nikt tego nie pokazał. To, co pokazywali potem wszyscy inni ten pakiet, to było to, co ja dałem w internet. Nawet z tym moim napisem kopia. Na dole napisałem, prawda, długopisem kopia i potem w całej Polsce to było. Niektórzy internetowo wymazywali ten napis kopia, wiem, że to wyglądało, ale widziałem nawet te resztki, te załamania, które miałem na tym i tak dalej, nie? No więc to był jedyny pakiet, który miałem. Czy się bałem? Wie pani, ja całe życie tak się zachowuję i ponieważ zobaczyłem, że jest oszustwo, wziąłem te media, pokazałem i tak dalej i stwierdziłem na dodatek, że nie ma tutaj współczynienia prawnego, nikt nie mógł przyczepić, bo to był ordynarny, zwykły druk, który mogę skopiować w identycznej postaci w milionach egzemplarzy. Tam nawet pieczątki państwowej nie było, wie panie, bo jakieś takie no, kpina kompletna, nie? Bo to moim zdaniem było przygotowane do masowego oszustwa, bo te wybory przymusowe, teraz ich obecnie są inne. Tu się potwierdza, że się dostaje tego typu i tak dalej. Tam każdy miał głosować korespondencyjnie i nie trzeba było niczego potwierdzać. I każdy mógł za każdego przynieść, wrzucić do karty wyborczej. Ja mogłem 1000, do urny wrzucić 1000 w sposób tajny, nie? Bez udowodnienia, czy ktoś wrzucił, kto wrzucił i tak dalej, nie? Tylko dam to głupie oświadczenie. Wystarczy znać PESEL, tak naprawdę wystarczyło, nie? Takie zbiory PESELi to wszystko. Urzędy gmin mają, komitety wyborcze, służby specjalne, każdy to ma zbiór PESELi. Można było, nie było, co więcej, potem nie dałoby się nawet stwierdzić, czy były sfałszowane, czy nie, tylko frekwencja byłaby wyższa. No, część ludzi by, nawet jakby się dowiedziała, że głosowała, to poszłaby, że przecież nie byliśmy głosować, nie? Albo że przecież ja nie oddałem 2 głosów, nie? Ale oni się tego nie mogli dowiedzieć. Taka była konstrukcja, że nikt się nie mógł tego dowiedzieć. Ten widziałem po prostu przygotowane fałszerstwo, no i tyle. Rozumiem. A skąd pan wziął te karty do głosowania? Otrzymałem ostatecznie, znaczy tu pod Krakowem. Jedna firma dostała jakieś parę milionów, 5 milionów, czy ile tych kart. To nie tylko dwie koperty, dwie karty. Oni mieli to konfekcjonować, czyli powkładać jedno drugie, nie? I to miało być dostane do domu. Na to mieli dostać pieniądze. No, miliony tych. Bez żadnych zabezpieczeń, bez żadnych tam policji, boru, czegokolwiek innego. Nie, no dostali, no. Iluś tam pracowników, oni to no, maszynami to wkładali, prawda? Każdy sobie tam wziął jakąś partyjkę tych kart, nie? Ale to nie po co miał mieć więcej, wystarczyło mu jedno, dwie wziąć, bo mankarz ma przecież ich kserokopiarkę, nie? No to sobie zrobi, nie? Myśmy zrobili, nie rozróżniliśmy tych kart potem. Znaczy one dokładnie były te same. Nie było żadnych, sprawdzaliśmy lupą, prześwietlaliśmy. Nie było żadnych zabezpieczeń, nic po prostu na tych kartach, nie? No więc no jeden z nich no, trochę się zaniepokoił taką sytuacją, że oto ma karty wyborcze w ręku i może właśnie tak sobie przemyśleć, zagłosować. A ponieważ wiedział, że kandyduje, jestem z Krakowa blisko, nie? No to od niego inaczej. On tą kartę wziął i ja ją otrzymałem de facto. Nie będę mówił, czy on mi dał i kto, ani co, tego nie powiem, prawda? Ale to pracowników. I tyle. No dobrze, skoro już wiemy wszystko o pana poglądach politycznych, to może teraz porozmawiajmy o tym, jak spędza pan swój wolny czas, jak wyglądają pana wolne chwile. Czy czyta pan książki, może słucha pan muzyki, a może wychodzi pan z najbliższymi osobami na jakieś spotkania? A i wszystkiego, moich poglądach politycznych to jeszcze nie wiemy i długo nie będziemy wiedzieli, ale się nie da. Ale ma pani rację, no, z grubsza nakreśliłem swoją sylwetkę i poglądy. No tak,
Wie pani, oczywiście teraz ze względu na kampanię, nie na pandemię. Ja pandemii nawet nie mógłbym nie zauważyć. Mieszkam niby w Krakowie, blisko centrum, ale na tak cichym osiedlu, tak tu jest mało ludzi, zawsze było, że nic się nie zmieniło, czy pandemia, czy nie pandemia. Bym nie zauważył. U mnie w domu, ze względu na kampanię, codziennie było kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Tłoczyliśmy się tutaj, pracowaliśmy, mieliśmy, prawda, głęboko w tyle tam rozporządzenia, które były związane z tą pandemią, ponieważ uważam, że one były niepotrzebne, nie? A poza tym nie zwracaliśmy uwagi. Więc gdybym nie wyjechał na miasto, które było faktycznie puste, gdybym nie oglądał telewizji, to bym nie wiedział, że jakaś pandemia jest, nie? No ale no, wiadomo, że wiedziałem. Więc ten okres ostatnich kilku miesięcy, to trudno mówić o jakiejś prywatnym życiu, no bo od rana do nocy byłem zajęty, jak nie wywiadami, to papierami, prawda? To nie było mowy o jednym dniu nawet, żeby go znaleźć, nie? A przedłużona była, no więc to mówimy właściwie o powrót tego do 10 lipca, nie? No cały ten okres w ten sposób. A poza nim generalnie w życiu, no to czy ja nie mogę nic powiedzieć o ostatnim okresie, o prywatnym swoich zajęciach, bo ich nie miałem. Nie? Natomiast generalnie w życiu to mogę powiedzieć, co lubię i tego. No. Nie znoszę jakichś dłuższych wyjazdów, a przede wszystkim jakichś gdzieś tam wakacyjnych siedzeń na jakiejś plaży albo gdzieś tak dalej. To od dzieciństwa, w związku z czym nigdy nie leżałem na żadnej plaży. Nie znoszę miejsc, gdzie jest pingwinisko, to znaczy, gdzie jest dużo ludzi, prawda? Dawniej lubiłem las i góry i samotność, albo tam paru kumpli. A ostatnimi laty zwłaszcza lubię towarzystwo niekoniecznie liczne, no ale swoje, połączone z sąsiadami, spływ kajakiem, tego typu rzeczy, ale żeby nie w jednym miejscu siedzieć. No. Nie na te nudy. No, dla mnie to jest tak kretyńskie, to siedzenie gdzieś na plaży, czy tam. Nawet jakby było w lesie pod namiotem, ale w jednym miejscu. Jak słyszę, że ludzie gdzieś na południe jadą, gdzieś tam na jakiejś plaży, na Teneryfie czy gdzie indziej, to myślę, no jakieś debile, no bo to mam powiedzieć. No, po co tam jechać, żeby tam siedzieć na tej plaży? No, nie rozumiem, jeszcze w upale, wie pani. No. Także no, to dla mnie zawsze mnie śmieszy. Ja rozumiem, że można się popisać przed znajomymi, byłem tam gdzieś i tak dalej, nie? No, ale krótsze to siedzenie, ja to przesadziłem tym słowem, bo no faktycznie no, ktoś może lubić, nie? Leżeć, grzać się na jego prawo, nie? Znaczy miałbym mieć pretensje właściwie do tego, nie? Ale ja nie potrafię tego. Wolę ruchliwe. Ta ruchliwość nie znaczy, że muszę pędzić przez góry i biec, nie? Dzisiaj trudniej mi jest, mam to ma swoją wagę. Ale byleby zmieniać miejsca, nie? Żeby nie siedzieć w jednym miejscu, a jak wiesz, że już. To z przyjaciółmi w biesiadzie, w tego typu towarzystwie, żeby nie było nudy. No. Tego nie znoszę, to jest najgorsza rzecz, to nuda. Rozumiem. A jakie miejsce w Krakowie pan lubi najbardziej? To jest oczywiste, rynek główny to jest uwielbiane przeze mnie miejsce i potem długo, 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 długo nic, prawda? I dopiero tam inne rodzaje miejsca. Więc rynek główny to jednak, to jest serce Krakowa, po prostu nie ma co dyskutować. Bez rynku głównego ani Kraków by się nie rozwijał, ani firmy inne by nie przyjechały, ani nie byłoby tego outsourcingu, który jest w Krakowie, nie? To jest 200 tysięcy osób. No w ogóle no, nic by nie było bez rynku głównego. Po prostu, Kraków by szedł do roli jakiejś wsi po prostu. Co jest serce Krakowa? Z tego, co widzę, to pozostały nam 2 minuty, bo Instagram ma jakieś ograniczenia co do live'ów. Także jeśli macie jakieś pytania, to jest ten moment, aby je zadać dla posła Stanisława Żółtka. Pojawiały się pytania w czasie naszego live'u, jednak nie byliśmy w stanie tego na bieżąco czytać, niestety. Ja oczekuję za poświęcony czas i za to, że znalazł Pan chęć dla mnie i dla naszych Ale widzów, mogli posłuchać wszystkiego. Także jest mi bardzo miło. Dziękuję. mnie również życzę wszystkiego najlepszego. Żegnam się z Państwem i pozdrawiam, żegnając się. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.